strona Fitline Food i Dietetyk. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak robić zakupy i na jaki okres czasu, żeby nic się nie marnowało i żeby nic nas nie korciło. Słuchajcie, w pierwszej kolejności musimy zrobić plan działania. Bez planu działania niestety się nie obejdzie. A więc mniej więcej musimy sobie ustalić posiłki i co będziemy jeść, na ile osób przygotujemy, aby zrobić sobie listę zakupów. Idąc do sklepu z listą zakupów, trzymamy się listy zakupów, nie dodatkowych rzeczy, które gdzieś tam w alejkach rzucą nam się w oczy. Pamiętajmy, żeby nie robić zakupów na cały tydzień, całe dwa tygodnie i wsadzać to wszystko do zamrażarki, ponieważ wcześniej czy później sięgniemy po coś, co nie było wpisane w nasz plan i zaburzy nam to całość. Pamiętajmy, aby posiłki były proste, aby posiłki z posiłków mogły skorzystać wszystkie osoby, cała rodzina, a nie tylko my. Ponieważ no niestety kuchnia stanie się naszym więzieniem, a nie przyjemnością, a tego przecież nie chcemy. Pamiętajmy o dużej ilości warzyw, korzystajmy z warzyw zarówno tych świeżych, jak i tych mrożonych, z tego względu, że mrożone też posiadają w sobie wartość, oczywiście mniejszą ilość, ale również też dosyć sporą, obniżona jest ona około 15-20%, ale 80 jest, tak? Więc nie rezygnujemy w okresie zimowym. Pamiętajmy o tym, aby kupować produkty jak najmniej przetworzone, czyli z krótkim okresem, czyli najlepiej, aby te zakupy były robione na 2-3 dni, nie dłużej. Tak? Ja wiem, że nikt z nas nie ma czasu, ani nie ma ochoty latać do supermarketu albo do bazarków, sklepików częściej, ale musimy pamiętać o tym, że żeby zadbać o swoje zdrowie, musimy zadbać o to, co jemy, bo niestety bez zadbania o to, co jemy, no nic nie zrobimy, bo jesteśmy tym, co jemy i tym, co przez nas przechodzi. I to jest bardzo istotny punkt całego programu. Asia Śledziona, Fitline Food. Pamiętaj, jeśli spodobał Ci się program, subskrybuj go na naszym kanale i wtedy będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych ciekawych odcinkach.